Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj będzie pianka od Enzo, a dokładnie Enzo Carfoam. Piankę mam od kolegi Rzemu, także dziękuję ci bardzo kolego. Dostałem jej, nie wiem ile tu jest, setunia? 50? Chyba setunia. Także to nie będzie tak, że ja sobie ją przetestowałem i stworzyłem film. Nie. Dzisiaj wyjątkowo z tego względu, że mam jej mało, bardziej ją pokażę, może i tak wypowiem się na wstępie, a czy inaczej. Moje podejrzenia, jaka może być tak naprawdę ta pianka. Jak mi się spodoba, pewnie będę chciał zakupić. I teraz tak, zapach. Kurczę, co on mi przypomina? Owoce leśne? Porzeczka? Kurczę, gdzieś tak krąży w okolicach owoców leśnych. Takie pierwsze uderzenie. No nie najgorzej. No dobrze, kolego Rzemo, teraz w twoją stronę, słuchaj. A czy może inaczej? Od kolegi Rzemo mam mnóstwo szuwaksów, za co mu bardzo dziękuję. Wymieniliśmy się tam troszeczkę chemią. Oczywiście kolega Rzemo wysłał mi jej za dużo, zdecydowanie więcej niż ja chyba. Starałem się to, co kolega nie ma, a zauważyłem, że ma sporo chemii, więc wyglądam na sknerę. Ale tak czy tak, kolego Rzemo, no nie uda mi się tego wszystkiego tak na raz wrzucić. Jak zauważyłeś, jest mnóstwo chemii. Mam od kolegi Rzemo powłoki, będzie aqua, będą też szybkie powłoki, jest tam jakiś dressing, więc kurczę, no wybacz kolego, ale no pojawi się to pewnie zimą. Także no przepraszam bardzo, teraz postaram się wrzucić tę piankę, zobaczymy, tu jest 1 do 10 napisane, zobaczymy jakie będą wstępne wrażenia co do tej piany i na koniec filmu postaram się tak podsumować, to bardziej to będzie chyba, i tu wyjątkowo w tym filmie będzie bardziej chyba prezentacja niż taki test tej piany, bo tak naprawdę będę miał jedno podejście. Jedno podejście, chyba że sobie to sprytnie podzielę, jeszcze nie wiem. Podzielę i postaram sobie zrobić różne stężenie, ale tu jest napisane 1 do 10 i tego się będę trzymał. Tak kolega Rzemo napisał, więc tak podbiję do tej piany. Więc zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobaczymy, jak zbiera ta pianka w stężeniu 1 do 10, a później postaram się podsumować pierwsze wrażenia z zarzucania tej piany. Jak mi usiądzie, mówiąc kolokwialnie, usiądzie, to wtedy postaram się zakupić i szerzej sobie potestować tę piankę i wtedy też możliwe, że będzie kolejne podejście z tą pianą i już takie, można powiedzieć, moja taka dogłębna opinia co do tej pianki. No dobra, nie będę przymulał. Dzięki kolego Rzemo za piankę. Kolejne produkty się robią, o tak powiem. Zapraszam do obejrzenia dalszej części filmu.